Witam Was w ten wtorkowy wieczór, 21 marca 2023. Rozpoczynam subiektywny ranking wiadomości dnia. Numer 1. Raport amerykańskich służb w sprawie COVID-19. Skąd się wziął wirus COVID-19 i kto go wypuścił na świat? Oczywiście wszyscy się domyślamy kto, jednak prezydent Joe Biden postanowił dzisiaj nakazać swoim służbom odtajnienie notatek dotyczących właśnie śledztwa w sprawie COVID-19. Jest to na pewno pokłosie wczorajszej wizyty Xi Jinpinga w Moskwie, a Joe Biden chce mu w ten sposób utrzeć nosa i pokazać, jakim Chiny są graczem i w jaki sposób próbują rozgrywać cały świat pod siebie. Nie mówię, że USA tego nie robią, jednak kto wypuścił porąbanego wirusa, który nas terroryzował przez 3 lata. Jak do tego doszło, że Chińczycy stworzyli wirusa, którym potem sami najbardziej ucierpieli? Czy taki był plan? No nie wydaje mi się. Dowiemy się z tych dokumentów, które zostaną odtajnione. Numer 2. Rosyjska propaganda jest głupia. A rosyjscy propagandziści w telewizji znowu straszą Polskę. Tym razem piekielnymi nalotami rakietowymi i powietrznymi. Bardzo ciekawe, skąd wytrzasną kolejne rakiety i bomby do nalotów. Chyba, że zabiorą ze wszystkich muzeów carskie armaty i nimi będą nas ostrzeliwać. Numer 3. Reparacje wojenne od Niemiec okiem lewicy. A teraz posłuchajcie uważnie, czy wiecie, jakie zdanie na temat wojennych reparacji od Niemiec dla Polski ma pani Paulina Matysiak z Lewicy? Ta pani w programie Polskiego Radia, zapytana właśnie o tę kwestię, powiedziała, że to Polska powinna wypłacić reparacje Niemcom za tak zwane ziemie odzyskane, czyli za ziemie, które po konferencji poczdamskiej zostały przywrócone do państwa polskiego, które poprzednio zajmowały Niemcy, a wcześniej jeszcze należały do władców Polski lub były ich lenne. Także naprawdę gratuluję wyborcom lewicy i tej pani, no naprawdę piękny przykład reprezentowania niemieckich interesów w Polsce. Wstyd, hańba i po prostu nic więcej tutaj nie można dodać. 4. Problemy niemieckich mediów. Niemiecka prasa bardzo ubolewa nad tym wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazem aresztowania Władimira Putina i rzeczniczki praw dziecka Federacji Rosyjskiej. Lamentują, ponieważ widzą w tym przeszkodę do tego, aby podjąć negocjacje z człowiekiem, za którym jest wydany nakaz aresztowania. No biedaki naprawdę, ci Kurwa. Numer 5. Zubożony uran dla Ukrainy. Wielka Brytania zapowiedziała, że wraz z czołgami Challenger 2 przekaże Ukraińcom również amunicję ze zubożonym uranem. Taka amunicja działa w ten sposób, że w momencie, kiedy pocisk uderza w cel, uwalniane są drobinki zubożonego uranu, które ulegają samozapłonowi, zwiększając znacznie jego siłę rażenia. Taka broń pomaga oczywiście w zwalczaniu pancerzy. Pocisk jest dużo mocniejszy od zwykłego pocisku i Rosjanie już zapowiedzieli, że oczywiście wyciągną konsekwencje wobec Wielkiej Brytanii za ten ruch. Pożyjemy, zobaczymy. Numer 6. Słowa Andreja Jusowa z wywiadu wojskowego Ukrainy. Wiecie, co powiedział w najnowszym wywiadzie przedstawiciel wojskowego wywiadu Ukrainy Andrii Jusow? A po pierwsze powiedział, że nie wiemy, czy Putin tak naprawdę żyje, biorąc pod uwagę wszystkie sobowtóry. No i oczywiście fakt, że Putin przecież był chory na raka. Miał mieć bardzo poważnego raka, leczył się w specjalistycznych, bardzo dobrych klinikach i dodatkowo otaczał go sztab lekarzy praktycznie bez przerwy. Zaczyna się człowiek zastanawiać, kurde, a może facet naprawdę wykitował, albo na przykład jest umierający i teraz po prostu robią wszystko, żeby to ukryć. Kolejną ważną rzeczą jest to, że z Krymu niczym z tonącego statku uciekają szczury, czyli rodziny urzędników rosyjskich, rodziny wojskowych rosyjskich. Po prostu szykuje się wielka kontrofensywa ukraińska, która ma zająć Krym? Możliwe, zobaczymy. W takich sytuacjach często bywa jednak zupełnie odwrotnie. Rosjanie szykują się na to, że Ukraińcy odbiją Krym, a stracą zupełnie w innym miejscu terytoria, które zajęli wcześniej Ukrainie. Na koniec taka informacja statystyczna. Ten pan na koniec jeszcze powiedział, że Rosjanie mobilizują co miesiąc około 20 tysięcy nowych żołnierzy. Dużo, mało? No nie wiem, całkiem sporo, ale jeżeli ginie ich co najmniej 700 dziennie, no to ta liczba jednak wydaje się już coraz mniejsza. Jeżeli podoba Wam się ten film, to bardzo proszę o polubienie i o subskrypcję, jeżeli uważacie, że to, co robię, jest ciekawe i chcecie tego więcej.